Halo, się ma, wam wszystkim ludziska, z tej strony Gandys i witam was w kolejnym Robloxie na moim kanale. Dzisiaj wchodzimy w krainę świeżaków. Tak, dokładnie tak, wchodzimy dzisiaj w krainę świeżaków. I... okej, ukryty quest, znajdź moich pięciu braci. Moi kochani, dzisiaj jesteśmy w wielkiej lodówce i będziemy uciekali przed złymi ludźmi, bo tak naprawdę chore matki z córkami chcą nas, naszej śmierci, wszystkich. Chcą wszystkiego, co złe i niedobre. Chcą nas krzywdzić. Myślą, że jesteśmy głupimi zabawkami tylko, a my, świeżaki, żyjemy swoim własnym życiem. Dobra, no to raczej nie powinno być jakieś takie mega ciężkie. Dzień dobry. Trzeci poziom, lecimy jak burza. Dobra. tak się zakałapućkałem, nie? Mamy tu lody. Patrzcie, tą niesamowitą kuchnię. W ogóle tego obi szukałem 2 tygodnie i w końcu je znalazłem. Słuchajcie, 2 tygodnie szukałem tego obi, czy tam troszeczkę może krócej, ale dawno je widziałem gdzieś. I link macie w opisie oczywiście, za co łapkę w górę musisz zostawić, tak? No, ale wracając do tematu. Słuchajcie, obi jest naprawdę super, mega, ekstra. Mi się mega podobało z tego, jak widziałem na YouTubach. Jest bardzo rozbudowane, jest serio, są tutaj mechaniki, których nie było widać wcześniej. Są nowe mechaniki, są stare mechaniki i ładnie to wygląda, wszystko po prostu. I tyle, dobra, zlećmy tu sobie. Musimy znaleźć 5 ukrytych braci, a tu są wielkie banany. I tak w sumie nie wiem, jak mam żyć z tym, że to są... Zostałem zgnieciony. Zostałem zgnieciony przez olbrzymiego banana. A teraz się poślizgnąłem po czekoladzie. Najgorzej. Dobra. To teraz tak może na spokojnie bardziej. Tak, chłop. Dobra. Tak wiecie, nie śpieszy się nam, no. I tu poczekamy, aż ten banan się zrobi. Tak, tutaj przeskakujemy. I dziękuję, kolejny ten, w ogóle sałata. Sprzedaję sałatę. Szpinak, przepraszam. Tutaj jest ten wałek. Wow! Ciasto nas zabija. Dobra, ciasto nas zabija. Musimy po wałku elegancko sobie... Dobra. Jep. Raz i dwa i trzy i hop. I hop, jest, udało nam się, jej. Okej, jest fajnie, znaczy jest dobrze. Teraz tak, musimy zeskoczyć sobie tutaj na dół. To jak widzicie, to nie stanowi większego raczej problemu. Raczej większym problemem będzie stanowiła ta czekolada. Chociaż tak nie do końca, no to nawet się udało w sumie. Cześć, can you make a pass this? super sale, okej. Rozumiem. Ej, dobra, i kupmy. A, no nie, to na 60 sekund. To nie, to co? To tam wiecie, to szkoda zachodu. Uwaga, spokojnie. Dobra. Wow, ej, prawie mnie to zgniotło w sumie. Nie wiem, tutaj może wskoczę na to. Okej, mamy chop. I co my tu mamy? Story for... Aha, okej, czyli... Ej, nie no, to nie jest trudne, nie? No, patrzcie. Tutaj... Halo, co? Bo tu jest więcej noży. Dobra, ja nie widziałem, że jest ich więcej. Ale jak to? Jak to? Ej, bo powinien być taki bug, że jestem nieśmiertelny przez kilka pierwszych sekund. Dobra, jednak nie, jednak się pomyliłem. Dobra. Wow. O. Dobra. Dziękuję, dobranoc. Mamy, jesteśmy w wodzie, a woda ta. O, dzień dobry, ej, tu jest jakiś domek, chwila, zanim pójdziemy dalej. Cześć, this is a sweet house. No jest słodki, Mikołaja tutaj biorą. Ojeju, co za zło, co za wyrole. Co za zło. No i co, ej, możemy tam skoczyć, jakbyśmy chcieli. Ej, patrzcie. O,
O nie, ja liczyłem na to, że ja tu mogę wejść sobie, nie? A tu jednak nie mogę, no. No dobra, wskakujemy na bańkę, lecimy sobie dalej oczywiście. Bańko, lećmy sobie do góry. Wow! Ej, widziałem jak ta bańka znika, nie? Ale nic z tym nie zrobiłem jakby. W sensie, mogłem przeskoczyć na inną i wtedy bym... I wtedy bym na pewno przetrwał, ale no, jak widać, nie? Dobra, wiecie, ja tak obserwuję tę bańkę, czy ona mi zaraz tutaj nie pęknie. Najgorzej! Lećmy więc po tej bańce. Dobra, wskakujemy na kolejną, bo ta zaraz pęknie pewnie. Dobra, ej, bo ta mi znika. Kolejna mi bańka znika. Wiecie co będzie najgorsze, jeśli ta przed samym tym zniknie, nie? To smutno mi się zrobi. Dobra, udało się, jej, dziękuję. Dziękuję, dobran, swoją drogą. No bo miało być tych pięciu braci tutaj, nie? A nigdzie żadnego nie widzę. I to jest jakiś tam problem. Ej, to jest ciekawe. O! Nie rozumiem tego. Ja nie czaję. Ja nie rozumiem tego, co tu się... Okej, dobra, już wszystko wiem. Wszystko wiem. O, dobra. Ja wszystko wiem, tak. Oczywiście. Dobra, leć tu. Dobra, i tu musimy stanąć. Dobra. Tutaj stoimy znowu. Okej, i checkpointik jest. Jest checkpointik. Okej, jak to ma działać? Poczekajmy tutaj, bo ja nie ufam tem. Wow. Dobra. Wow, dobra. Oh yeah. Dobra, schowani. Szybko. Ej, a ja tu coś widzę. Co to jest? Co my tutaj mamy? Coś mamy w wiatraku. Coś jest w wiatraku. I się nie myliłem. Znaleźliśmy pierwszego ziomka. A, bo ogólnie badże za to dostajemy. Słuchajcie, tak, opłaca się ich szukać, bo dostajemy badże. A jeśli ktoś jest kolekcjonerem tych odznak, to jak najbardziej się opłaca to zrobić. Level 13. Ciekawi mnie, ile tutaj jest leveli. Na pewno nie lubię pająków. I to jest coś, czego nienawidzę na pewno. Dobra, to jakby na spokojnie. Dobra, nawet tutaj możemy przejść na spokojnie. Tu znowu. I skakujemy sobie na obraz. I wskakujemy tutaj. I co ciekawe, można wskoczyć na ten obraz i nic się nie dzieje. Tak, w skrócie. Ej, tu jest kamper jakiś. Ciekawe, czy na niego można wskoczyć. Mamy płatki. It's amazing how much look. Ja lubię płatki, też lubię płatki w sumie. Cymiminis, o, na przykład jakie lubicie płatki? Możecie napisać w komentarzu. Ja na przykład cymiminis lubię, bo są dobre. Najlepszy ten, dlaczego je lubisz? Bo są dobre, tak. Bo są najlepszymi płatkami, jakie mogą być. Ej, dobra, bo gdzieś tu wskoczyłem, nie wiem gdzie. Halo, gdzie ja idę? Halo. Okej, ej, to chyba dobrze idę. Halo, to gdzieś tu będzie wyjście, na pewno. Okej. Jasne, rozumiem. Czy coś jest ukrytego? Nie. Ale są ciasteczka. Wow. Hej, wskaczemy po ciastkach. Ej, o co chodzi? Ej, tam się coś świeci, widzicie? Dobra. Ej, bardzo mnie to zastanawia, wiecie? A tam się da wejść? Ej. Dobra, spróbujmy tam wejść. W sensie, najpierw zróbmy checkpoint. Ej, może z wcześniej. Nie, z tych ciasy chyba trzeba sko. Albo, ej, ciekawe. Dobra, spróbujmy przejść te ciastka. Tak, żebyśmy przeszli je.
Tam chyba widzę 16 czy 17. To jest kwestia właśnie, czy tam jest 16 czy 17. Okej, okay, kolejne ciastko, no nie, no nie wierzę w to. Ej, smutno mi się zrobiło, nie? Ale tam coś jest, no tam jest jakiś pająk i tam można wejść, ja chcę tam wejść, bo pewnie tam jest ukryty. Dobra, mamy checkpoint, więc możemy sobie próbować zejść tam do naszej naszych pajęczarzy. Ej, no ja chcę się tam dostać, nie? Ale chyba się nie da tak realnie. Tak, 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 tak realnie się nie da tu dostać, niestety. To słabo. To słabo, i co ja mam tu zrobić? Po tych skakać? Jeju, jeju, ej, ej, to... Wow. No nice. A może... A nie, myślałem. Miałem taką nadzieję, że wiecie, że mogę jakoś tak powyskakiwać sobie i będzie fajnie, ale jednak nie mogę. Mógłbym... O, właśnie. Dobra. Gasną kolejne płomienie. Udało nam się, spoko. Serio? Okej. A, dobra, to... A, chwila, dobra, chwila, rozumiem. One brown. O nie! One red, two green, three green i white. Okej, ej, ciekawe to było. Dosyć. W sensie w ogóle taka ciekawostka, znaczy ciekawostka, w ogóle gdzie jest reszta ziomków? Ou, ej, to... Ej, halo, czy to się da zrobić tak realnie? Tak realnie, ale tak realnie. Może się da. O, ej, udało się. O, dobra, i znów, o. Było blisko. Nie! Dobra, jeszcze raz próbujmy. Ej, w sensie, jakby to jest ciężkie, serio, to wiecie, bez kapi. Zwłaszcza jak Roblox postanowi nas odbić jakoś tak niefajnie, to wtedy... No właśnie o tym mówię, nie? Że... Okej. To kwestia nauki. Ja w to wierzę, że to jest kwestia wyuczenia się. Na przykład tutaj... Okej. Halo, ej, już wiem jak to zrobić. Chyba już wiem. Dobra. Dobrze. Zdenerwowałem się. Nie. A nie, dobra, to jest w miarę. To jeszcze ujdzie. Tak, to jeszcze ujdzie w tłumie. To jeszcze da radę przeżyć. Dziękuję, dobranoc, udało mi się przejść dalej. Najsik. A, i to jest koniec tutaj? Ej, to mi się nie podoba, że tu już jest koniec. Ale jest to już koniec. Nie, chwila. Och, snap, lose like have found all five. Wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to. Dobra, szybki powrót, nie? Szybki powrót robimy. Oni są pochowani, prawda? Tak, oni są pochowani. I na przykład kwestia jest...
To nie, czyli to też nie to. Jasne, dobra, to spokojnie. Ej, bo chciałbym znaleźć ich wszystkich, nie? Bo wyszliśmy na zewnątrz, spoko. Spoko, że wyszliśmy, fajnie, że wyszliśmy, ale to nie do końca mnie rajcuje. Tak liczyłem na schowaną gdzieś ten, na schowaną gdzieś, schowane gdzieś przejście. Ej, no bo znaleźliśmy jednego. Aż jednego znaleźliśmy. A ich jest tu więcej. No nie, 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 źle, 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 źle. Źle, o właśnie, a możemy w ogóle, o, mamy serduszka za sobą. Dobra, dajmy speeda 25. Dobra, dajmy speeda 50. Dajmy speeda 50 i może jakiś będzie tutaj ukryty, to tego też nie wiemy, prawda? Więc może, może będzie. No, chyba nie. Chyba jednak nie. Chyba nie, dobra, tylko wiecie, problem jest taki, że dobra, zeskoczmy sobie na dół z naszym szybciorkiem. Tylko tak, kwestia w ogóle, czy ja mogę się cofnąć sensownie jakoś. Mogę się cofnąć, czy nie? Level 19. Spoko. Aha, ognia nie cofnę. Halo, ale ja chcę. Ale ja chcę, ja się zastanawiam, gdzie oni się mogli schować. Tak szczerze, nie? W sensie, gdzie autor mógł ich schować? W ogóle mogę tutaj spaść sobie? Nie. Only we, VIP. No i niestety, niestety nie mam pojęcia, gdzie są schowani czempioni. Gdzie są schowani ludzie. Gdzie mogą być wszyscy. Więc w takim razie ja wam dziękuję za uwagę, moi kochani. Dzisiaj bawiliśmy się w świeżaki. Jak wam się materiał spodobał, łapa w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się, do kolejnego materiału. No i cześć.